Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna, nazywam się Paweł Chorąży. Dzisiejszy film, trzeci już z serii Zrozumieć lampy błyskowy, poświęcony będzie trybowi, czy raczej funkcji lampy, określanej jako HSS. Zapraszam. Zanim jednak zacznę od trybu HSS, najpierw muszę wytłumaczyć czas synchronizacji lampy z migawką aparatu. Co to jest, dlaczego jest taki, a nie inny, jak to wygląda. Zacznijmy od tego, że kiedyś w ogóle lampy nie były synchronizowane z aparatami. Pierwsze lampy to była jakiś tam proszek magnezowy albo taśma magnezowa, którą się najpierw naciskało się spust migawki na długim czasie, później się odpalało puf, taki błysk i tak wyglądało fotografowanie z, powiedzmy, lampą błyskową, bo to jeszcze wtedy z fleszem chyba najbliżej było. Później powstały żarówki spaleniowe, już było lepiej, ale dopiero w 1935, jak powstała aparat Exacta, dopiero wtedy była pierwsza synchronizacja, pierwsze gniazdo synchronizacji, pierwszy sposób synchronizacji, żeby żarówka błyskała jednocześnie w momencie, kiedy naciskamy spust aparatu. W międzyczasie reporterzy tam zrobili takie synchronizatory do lamp, ale to był pierwszy seryjnie produkowany aparat z synchronizacją lampy błyskowej z migawką. Na czym to polega? Synchronizacja polega na tym, że lampa musi błysnąć wtedy, kiedy ma swoją pełną moc, wtedy musi się otworzyć migawka i lampa musi błysnąć wtedy, kiedy migawka odsłoni całą matrycę. Bo jak jest zbudowana migawka? Co to jest w ogóle migawka? Migawka w aparacie, takim jak ten, znajduje się o tutaj. Jak podnoszę lustro, to tu jest widoczna migawka. Jeśli w tej chwili go włączę i nacisnę, zrobię zdjęcie, to będzie widać, jak odsłoniła, w tej chwili odlicza 5 sekund, więc widać, jak odsłoniła i w tej chwili potem zasłoniła matrycę. Lepiej nie robić takich rzeczy, żeby się nie zabrudziła matryca, bo później jest dużo kłopotów, żeby ją wyczyścić. Migawka składa się z dwóch części, zwanych popularnie, raczej nie popularnie, zwanych kurtynami. Pierwsza kurtyna i druga kurtyna migawki. Działa na tej zasadzie, że najpierw, jak robimy zdjęcie, naciskamy spust, najpierw spada jedna, a później druga. Na przykładzie najlepiej to zobaczyć. Tu ustawimy aparat na 5 sekund. Tak ustawiłem swój aparat i tak jest ustawiona ta animacja. Gdzie jak nacisnę spust, to aparacik wtedy sobie odlicza spokojnie takie 121, 122, 123, 124, 125 i zamyka. Czyli najpierw jest jedna, później jest czas otwarcia migawki i druga roletka. Jedna schodzi w dół, druga spada z góry. Oczywiście jeśli ustawię czas krótszy, czyli jedną sekundę, będzie to szybciej. I tak jest wszystko, tak w ten sposób się dzieje, do czasu, w którym mechanika migawki jest za wolna już, żeby mogła odsłonić całość. To się zmieniało w czasach. Dawniej była to 1,30 sekundy, później 1,60, 1,125. Dzisiaj ten czas to jest 1,200 lub 1,250 w większości lustrzanek czy bezlusterkowców. Ten czas maksymalny, przy którym migawka jest otwarta całkowicie, a roletki są jedna u góry, jedna na dole. Co się dzieje później? Później się dzieje tak, że zanim pierwsza roletka spadnie do końca, to druga już zaczyna też spadać. Rzućmy okiem na animację. Start, leci pierwsza i za chwileczkę, i praktycznie w tym samym momencie leci druga. Zróbmy to jeszcze raz wolniej. W związku z tym widać wyraźnie, że nie ma momentu, w którym matryca jest cały czas otwarta. Czyli nie ma możliwości, żeby błysnąć lampą i oświetlić jednocześnie całą matrycę. Ostatnim momentem,
kiedy ona jest otwarta, nazywamy czas synchronizacji z lampą błyskową. W aparacie współczesnych, tak jak mówiłem, lustrzankach i bezlusterkowcach jest to 1/200 lub 1/250 część sekundy. Można znaleźć kilka egzemplarzy, gdzie jest to 1/160 albo 1/180, ale niżej już nie ma. I nie ma tego, że ktoś mówi, że mój to ma 1/250, a tamten, mówiąc o innej firmie, to tam 1/60. To są bzdury kompletne i nie wiem, czemu tak ludzie mówią. Przejrzałem, siedziałem, przeglądałem specyfikacje wszystkich cyfrowych aparatów, wszystkich nie. Dużo cyfrowych aparatów. 1/200 przy aparacie tańszym, 1/250 część sekundy przy aparacie droższym przeważnie. Jak to sprawdzić na swoim aparacie, bo warto to wiedzieć. I przy czym to jest funkcja aparatu, co cały czas podkreślam. Najlepiej wziąć aparat i przestawić go w tryb TV lub T, w zależności od tego, jak jest oznaczony tryb preselekcji czasu. I w tej chwili bez podłączonej lampy, bez niczego, tu możemy od 30 sekund, możemy to śmiało i doszliśmy do 1/8000 części sekundy. Cofnijmy to do jakiejś tam mniejszej i teraz włączę lampę błyskową, bo ten akurat aparat ma lampę błyskową. I zróbmy to samo z włączoną lampą błyskową. I ładnie, ładnie, ładnie i koniec. 1/250 i dalej się nie da, ponieważ wszystkie cyfrowe aparaty są tak zaprogramowane, że z lampą błyskową nie możesz ustawić krótszego czasu. Bo co by się stało, gdyby ustawił krótszy czas? Stałoby się to, że lampa by błysnęła po środku, a kanty byłyby niedoświetlone. Tak powinno wyglądać, znaczy tak by wyglądało zdjęcie, gdyby się udało zrobić, gdyby błysnęła przy niewłaściwym czasie, czyli za krótkim czasie synchronizacji migawki z lampą błyskową. Tak powinno wyglądać prawdziwe zdjęcie. Przy czym to jest zrobione na komputerze przyciemnione, ponieważ zmuszenie współczesnego aparatu do tego, żeby synchronizował niewłaściwie, jest prawie niewykonalne. To na starych aparatach, tak, to się zdarzało nagminnie, to było wykonalne i to był taki częsty błąd z lampą błyskową, natomiast w nowych aparatach nie da się tego przeskoczyć. Natomiast zdarzają się sytuacje, w których chciałbym zrobić zdjęcie z krótszym czasem. Jakie to są sytuacje? Na przykład wtedy, kiedy ilość światła jest bardzo duża, a ja bym chciał uzyskać małą głębię ostrości. Przeważnie jest to teraz wykorzystywane przy portretach. Przy portretach w świetle słonecznym, na dworze, kiedy mam słońce, mam jakieś tam tło, niebo i chciałbym jeszcze dobłysnąć lampą do tego. Żeby to wykonać, muszę przeważnie ustawić przysłonę na jakąś 2,8, 4 i okazuje się, żeby to wykonać, to czas musi być 1/2000, 1/4000 i to praktycznie się nie da zrobić. I w tym momencie wymyślono coś takiego, co się nazywa HSS. Wymyślono. Tryb ten zwany jako tego określany inaczej, znany był jeszcze w żarówkach spaleniowych. Wtedy to były żarówki tak zwane flat peak, czyli nie mające takiego wykresu, takie, to jest wykres lampy błyskowej właściwy, gdzie X pokazuje ten moment błysku, czyli wtedy, kiedy lampa jest w momencie najsilniejszego światła. I tak samo było kiedyś, tak samo jest teraz przy lampach elektronicznych. Wymyślono żarówki, które palą się dłużej, czyli ich błysk jest wolniejszy. One się nazywały wtedy FP i ten aparat ma możliwość synchronizacji z takimi żarówkami. Nie wiem, kto pierwszy wymyślił ten sposób synchronizacji z żarówkami o długim czasie świecenia. Na pewno Nikon F miał jeszcze synchronizację z długimi czasami. Kto był pierwszy, nawet trudno jest ustalić.
W czasach, kiedy powstały lampy elektroniczne, to się jeszcze bardziej to się skomplikowało, ponieważ one nie potrafią dać długiego błysku. W roku 1986 Olympus wyprodukował lampę, ona się nazywała F280, dobrze mówię? F280 do Olympusa OM4TI, która po przełączeniu w FP mode, tak się wtedy to nazywało, czyli flat peak, a nie jak tam słyszałem gdzieś flash power, ona zmieniała się w lampę światła stałego, czyli wykonywała serię szybkich błysków, jeden po drugim, w określonym przedziale czasu. Takim, że migawka aparatu, która przelatywała w tym momencie, naświetlała równomiernie całą kliszę. W 1992 roku dołączył do tego Nikon, produkując swoją SB25. Nigdy jej nie używałem. Ona była do Nikona F70, który miał pogibane menu. Nie kochałem tego aparatu. A w 1995 roku Canon ze swoją 380X, też do swojej 380X, do aparatu EOS A50E. Świetny aparat. No, aparat miał funkcję sterowania wzrokiem punktu ostrości. Zrobię o nim filmik. To jest fajny aparacik. Natomiast lampa sama 380X jest tak tępa, że porobiłem ją trochę zdjęć kiedyś, miałem i pozbyłem się jej z wielką radością. Była to jedyna chyba lampa Canona, którą naprawdę z chęcią sprzedałem. Współczesne lampy w większości mają tryb HSS, oznakowany jako, tak jak w tym Canonie jest to pierunek z H albo coś w tym rodzaju. I w momencie, kiedy jego włączę lampę i włączę ten tryb HSS, mój aparat będzie to wiedział. Załóżmy aparat, włączmy lampę bez HSS. No, musi się naładować. Jest bez HSS-a. Czas synchronizacji nadal jest do 1,250 i nie mogę dalej. Przełączę w tryb HSS. Przełączyłem i teraz już mogę dalej. Minęło już 250 i ona synchronizuje. Synchronizuje, ale to nie dlatego, że ona tak szybko błyśnie, tylko dlatego, że ona błyśnie powoli. Wykona serię błysków, które trwają około 1/160 części sekundy. Także są w stanie zsynchronizować się z każdym czasem. Także jak skanuje się, no bo to jakby matryca się skanowała przez migawkę, to równomiernie to naświetli. Bo wykres tej lampy to wygląda w ten sposób. Tamtej lampy wyglądał tak, a tej lampy wygląda tak, w trybie HSS. Czyli tryb błysku HSS, tryb lampy HSS, co jest ważne, nie jest szybki, tylko jest wolny. Stosunkowo wolny. Czyli, co jest ważne, w tym momencie lampą nie możemy zamrozić ruchu, ponieważ jest to jakby światło stałe. Zamrażamy ruch w tym momencie wyjątkowo czasem otwarcia migawki. Bo na przykład jak fotografowałem takie kadzidełka, czyli fotografowanie dymu, tam w czas otwarcia migawki był długi, natomiast ruch tego kadzidełka był zamrażany błyskiem lampy błyskowej. W tej chwili, jeśli włączę tryb HSS, już bym tego efektu nie uzyskał. Po prostu błysk jest za wolny. I o tym trzeba pamiętać. Z tego powodu, że ten błysk trwa długo w czasie, siła tego błysku jest zdecydowanie mniejsza od błysku zwykłego. Zdecydowanie, czyli szacuje się, bo to różnie podają różni producenci, że jest to 1/4 mocy właściwej lampy. Czyli jeśli ta lampa normalnie jest w stanie przy ISO 100 i czułości przy przysłonie 4
oświetlić obiekt do jakichś 8 metrów, to w momencie, kiedy jej moc jest 4 razy mniejsza, to licząc matematycznie będzie 2 metry. A że to jest logarytmiczne, to nawet musiałbym to przeliczyć, ile to będzie. W każdym razie dużo mniej. I dlatego, jeśli na przykład chciałbym fotografować sport i myślał o tym, że gdzieś tam jakiegoś sportowca doświetlę takim błyskiem, to nie doświetlę, bo jej nie starczy mocy. Jeśli natomiast robię portret i w tym momencie fotografuję modela, modelkę na jakimś tle, to muszę tą lampę najlepiej zdjąć i przesunąć jak najbliżej, żeby to światło zadziałało. Bo jeśli odejdę na 7 metrów z długim obiektywem, będę chciał zrobić zdjęcie, to okaże się, że mój błysk nie dochodzi do tego, do modela. Muszę postawić lampę 2 metry od i wtedy mój błysk oświetli modela właściwie. I o tym trzeba cały czas o tym trzeba pamiętać. High speed synchro, zresztą jest to nazwa wymyślona przez Canona, dopiero oni przy 380X się użyli pierwszy raz tego określenia. Wcześniej to było ten FP flash czy FP mode, czyli flat peak. Czyli HSS jest, zachowuje się jak źródło światła stałego, a nie błyskowego. W związku z tym zużywa mocno baterię, słabo świeci i tylko w wyjątkowych sytuacjach należy go stosować. Co jeszcze? Kupując lampę, czy warto patrzeć na to, czy ona ma funkcję HSS? Warto patrzeć, jeśli przewidujesz takiego używania lampy błyskowej. Ja praktycznie nawet fotografując portrety w plenerze staram się i tak posługiwać lampą do czasu 1,250 części sekundy i nie używać trybu HSS, bo wygodniej mi się współpracuje z normalnym lampą w normalnym trybie. HSS jest mniej podatny na korekcję ekspozycji. On, nie wiem, to inaczej działa i z mojego doświadczenia najlepiej jest używać wtedy lampy w trybie manualnym. Przełączyć lampę w tryb manualny, ustawić ją jedną, którąś tam część mocy i w ten sposób robić zdjęcia. Tak, lampy kanonowskie, one pracują w pełnym zakresie. Nie ma problemu, że mogę ustawić tylko jedną pełną, 1,1 i 1,8 i koniec. Mogę do 1,64 tak tą lampę ustawić. Czyli w pełnym zakresie mogę regulować jej siłę błysku. Oczywiście jest to cały czas siła błysku mniejsza, czterokrotnie mniejsza od siły błysku właściwej lampy. Dobrze. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem, na czym polega HSS, na czym polega, co to, na czym, jak, na, dlaczego taki jest, a nie inny czas synchronizacji lampy błyskowej. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, czyli kliknięcia dzwoneczka, żeby pojawiały się informacje o kolejnych filmach i zapraszam w następny czwartek o 9 na następny film. Na razie, cześć.